Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elsword Void. Zauważyłem, że poprzednie odcinki wam się spodobały. 39 odcinek poprzedni, gdzie poznaliśmy prawdziwą Karis, także wam się spodobał. A dzisiaj mamy jubileuszowy, tak jakby odcinek, bo to jest aż już 40 odcinek, rozumiecie? 40 odcinków poświęciliśmy... No łącznie z tym, to jest dzisiejszy to 40, poświęciliśmy na ratowanie świata L. A ile nam na jeszcze to zajdzie, dowiemy się wkrótce. Zapraszam do łapkowania filmów, do komentowania, na każdy komentarz oczywiście odpowiadam. No i zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ teraz szalejecie z tymi subskrypcjami, strasznie szybko skaczą do góry. Ja się bardzo cieszę, dlatego postanowiłem szybko. No tak, postanowiłem usiąść i dalej nagrywać dla was. Dzisiaj sobota, jak to oglądacie, tak? Sprawdzę jeszcze szybko. Powinienem się przygotować. Tak, sobota. Jestem ciekaw. Najprawdopodobniej we wtorek będzie już jakaś większa ciekawostka. Ale jeszcze szybko sprawdzę. Sorry. Sprawdzę jeszcze coś tam. Ojeju, czekajcie chwilkę. Dobra, powróciłem. I sprawdzałem tylko jedną rzecz. Tutaj w ekwipunku wszystko jest niezmienione. Cały czas to samo. Dzisiaj z nami Little Fantomka. Witam cię bardzo serdecznie. Po odpoczynku, po powrocie. Twilight MLP, także dzisiaj z nami. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami. My będziemy kontynuować swoją misję na minibossa w sercu Behemota. Mamy 2 na 5, ale teraz w trójkę powinno nam zająć to, ja tak stawiam, 7-8 minut na mapę. Bo jak wiecie, dwie osoby, zrobiliśmy to 10 minut w zaokrągleniu, tak? A w 3 osoby, gdzie Little Fantomka naprawdę jest kozakiem do puszowania. Mam nadzieję, że uda to się zrobić szybciej. Więc zapraszam jeszcze raz do łapkowania. Ustawcie łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście suba. No i miłego oglądania życzę wam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek szybko też minie. Nie wiem jak wam, ale jak ja nagrywam teraz takie mapy, to strasznie szybko mi to wszystko mija. Dobra, serce Behemota. Rozpoczynamy. Lecimy, lecimy, lecimy. O, ładnie. Jak zwykle na samym początku trochę laga, ale dobrze. Przygnieciemy i przypieczemy naszego świniaka, żeby było na okładkę jakiegoś magazynu. O, tutaj to przedobrzyłem z tym skillem. Dobra, weźmy sobie potiony wszystkie i mięsko. Lecimy dalej. O, 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 o. Dzisiaj komputer to chyba... Ej, no mały jestem. Dobra, uderzmy go. Jezu! Nawet taki mały potrafi zaszkodzić. Dobra. Jest okej. To uderzmy dalej. Przypieczmy. Ładnie weszło. Weszło ładnie. I otwórzmy następne... Nie. Pierwsze w dzisiejszym dniu wrota. Strasznie gorąco dzisiaj. Znaczy dzisiaj. Wtedy, kiedy nagrywam. Mam nadzieję, że kiedy to oglądacie, jest już trochę chłodniej. Przynajmniej u was. Bo tutaj w Warszawie jest tak gorąco. Jezu Chryste. Normalnie nie da się wytrzymać. Oho. No bo ten jęzor... Troszeczkę nam przeszkadza tutaj. No dawaj, a. Poleciało dalej. Wybaczcie na te lagi. Sporadyczne. Ale z tymi mackami musimy się szybko uporać. O, jeszcze 3 macki zostały najprawdopodobniej. Tak. Dobra, jedziemy dalej. Kurczę, wiecie co? Mi to marzy się jakaś taka seria z osobą,
która też właśnie nagrywa na YouTubie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu chciałbym z kimś, kto także nagrywa na YouTubie Elsworda, też sobie nagrać z nim tą grę. Chociaż wtedy, kiedy Elsword by mi nie lagował. No a tego jęzorka trzeba pokonać. Ojeju. Dobra, poczekajcie, mamy 3 FPS-y. Jest okej, trzymajcie się jeszcze, bądźcie ze mną. Dobra. To wszystkie te jęzorki, te macki tak cały czas atakują. Jezu, ile hapsów straciłem już. Dobra, udało się. Dzisiejszy odcinek będzie z lagami. Czemu zużyłeś manę jak miałeś, mordeczko? Dobra, S. O! Użycie tego skilla kosztowało mnie strzał w twarz. Dobra. Pokonaliśmy, możemy lecieć do następnych wrót. Please open the door. Dziękuję. No, teraz to już troszeczkę szybciej nam idzie. To jest chyba 4. minuta, kiedy jesteśmy na planszy. O! To było bardzo ładne. Nieźle, nieźle. Gratulacje. O, i teraz mamy pryszczata. Pryszczatą kolumnę. Jeśli mogę to tak nazwać, do pokonania. Dobra. Jezu Chryste, ale tu jest rzeźnia normalnie. Przypieczmy tego gościa z góry. I lecimy dalej. No, tutaj już możesz normalnie atakować, Kubusiu. Dobra. Mana się zawsze przyda. O, o, o. To chyba nic nie dało. Nie wiem, jak wy to odczuliście, ale ja jakoś tak nie poczułem się, żeby to jakoś zmiażdżyło albo zniszczyło psychicznie naszych przeciwników. Dobra, jesteśmy. No już powoli kończymy. Tym razem szybciej nam już to idzie. No. A my już powoli zbliżamy się do pierwszych 10 minut. Dobra, mamy minibossa. Ja stanę, nic nie będę robił, dobra. Okej. Dziękuję. Ja tu tylko przyszedłem popatrzeć, sorry. Ale tutaj według mnie ta misja jest tak troszeczkę chamska. Rozumiem ilość powtórzeń i grania i tak dalej. To jest właśnie fajne. Ale no ej, nieparzystą liczbę dajecie, gdy jest tylko 2 przeciwników. To jest nie fair. Według mnie to jest nie fair. Ale nie mam nic przeciwko. Można się pogodzić, bo to jest więcej po prostu zabawy z tym. Gdzie czasami ta zabawa opłaca. Tak, nawet przez taką grę możecie poznać bardzo fajne osoby. Oczywiście, jak wam gra nie laguje. Nie, bo tylko przy nagrywaniu mi tak laguje. Nie wiem, może będę musiał ustawienia graficzne obniżyć, albo coś w tym stylu. Zobaczy się. O, poszła kosa śmierci. Dobrze, że ten organ behemota jest taki troszeczkę do dupy. Nie, to nie zadaje jakoś dużo, mega dużo obrażeń. Myślałem, że to troszeczkę więcej zadaje. Dobra, następny organ behemota poszedł się grzać na grzańcu. Dobra, i wchodzimy. Dobra. Prawdziwa Caris nadchodzę! Da-da-da-da! Real Caris. Control, 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 control. Nie wiem, czy to coś da. Mam nadzieję, że uda się. Jezu Chryste, jak te paski szybko spadają! Panie i panowie, nie ma Caris. Nie ma jej.
Nie ma jej. Po prostu jej nie ma. W ciągu paru sekund umarła. No to tym razem chyba szybciej nam poszło i to znacznie. Ponieważ o całe 3 minuty praktycznie. Oczywiście mówię tak plus minus, bo ja nie co do sekundy to wszystko pamiętam. Udało się. A zobaczmy, czy my mamy coś na sprzedaż. O mój Boże! Tak. Odblokuj tą pieczęć. O, jakie fajne. O. Sądzicie, że jak dam do tego plus 7, to będzie dobre? No może spróbuj. Zobaczmy. Ta-da-da-da! Wow! Ja cię! To aż takie mocne? Kurde. Dobra. Ja na chwilę do miasta spadam. No. Do kowala. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie każdego chętnego do naszej gildii. Znajdziecie wpisowe na tablicy. A teraz witaj nasz pulchny przyjacielu. To sprzedajmy, to sprzedajmy, to i to, i to, i to, i to. Wszystko. Tego seta zostawię na pamiątkę. Tak. A i to już też mogę sprzedać, no bez przesady. Nie będę cały czas trzymał jednej rzeczy. Dobra. Specjałki. 3 monety. Poproszę sprzedać. Co ja jeszcze chciałem zobaczyć? Po co mi awatar? Poczekaj, gdzie zgubiłem się? Co ja chciałem jeszcze zrobić? A, zwierzaka chciałem sprawdzić. Jak ten zwierzak? Pet. 78% do 70% niech spadnie na luzie. Broń naprawiliśmy. Naprawiliśmy. Ale nie sądziłem, że te rękawiczki mogą być aż takim OP. Na plus 7. A weźmy jeszcze to, sokedujmy. Wiem, że pewnie błąd popełniam, ale... Maybe. Nie wiem. Dajmy jedno to. To co da? Mhm. No i to też. Bing bing! Spoko. Muszę się pozbyć tych wszystkich kamieni, no to... Wiecie, już mogę nawet to użyć. Dobrze, at Guild Headquarters wracamy do naszych towarzyszy broni. Z nowymi rękawiczkami! Jak one wyglądają? Taka różowa, fajna. Dobra. Kolejne serce Behemota. Na hardzie. Mam nadzieję, że wziąłem na hardzie. Bo nie jestem pewien teraz. Nie jestem tego pewien. Dobrze, wziąłem hard. Uff. To dobrze. A także zapraszam... Może nie zapraszam, ale po prostu proszę was o udostępnianie odcinków. Jeżeli macie znajomych, którzy także interesują się światem Elsworda, albo po prostu grają w niego, albo jeszcze prościej, po prostu lubią gry typu MMORPG. No... Ej, co jest? No. Zachęcam bardzo serdecznie do dania im cynku, że ja nagrywam, żeby mieli wiadomości, może moje odcinki przekonają ich, żeby zagrali w tą grę. Mam nadzieję, że to będzie akurat możliwe. Dobra, już, spokojnie, chłopie. O, troszeczkę obrywaliśmy, ale dobra. Jakoś tak czuję się, że szybciej mi to wszystko idzie, wiecie? Znacznie szybciej. Ała. Ty latający ikusie. Ej no! Sia mi z tym! Natychmiast won! No już, sia! Kleszczu jeden. Kleszczu, nie wiem jak jeszcze. Zginęliście wszyscy? Chyba tak. Dziękuję.
O, tutaj też. No to lecimy do przodu. Dobra, udało się. 15 minut już za nami odcinka. Mam nadzieję, że miło wam się ogląda. No i nie było niestety many. Drogi youtuberze. Dobra, 103 tysiące obrażeń weszło. Wezwijmy nasze pradawne kolce. I troszeczkę obijmy przeciwników. Albo tą... ten jęzorek, okej? Dobra, bijemy, bijemy, dobra. Uciekł. Za bardzo piekło. O, następny... Guild Honor Point. Dało się zdobyć. Okej, te macki możemy zostawić już. No, hop. Kikuniej do góry. Dobra. No, tutaj eskę możemy użyć. Żeby troszeczkę tych obrażeń zadać. No, udało się. Ostatnia wielka macka też już postanowiła, zobaczyła takie... O nie, znowu te trzy koty. Dobra, spadam. Szybko nam idzie. Chyba w dzisiejszym odcinku to trzy razy nawet przejdziemy to. I zaczniemy nową misję. Oła! Bijcie tego dziada, okej? Okay? Yo! Trzy palmy! I teraz jeszcze... przebijmy! Ja cię, Little Phantomka, to naprawdę dzisiaj... to ma... werwę i siłę do grania. Bo takimi skillami, jakimi ona nas zaszczyca, no to... normalnie wow! Oczywiście... Twilight MLP także niczego sobie walczy zaciekle. Dobra, przypieczmy go. Walczy zaciekle, ale czy uda mi się dorównać do ich poziomu? Sprawdźcie. O, znowu to. A ja miałem pewnie ubezpieczać tyły. Znaczy, przód. Ała. Nie! Te grube klocki! Worek ziemniaków. Aaaa! Dobra. Przebiłem mórz śledzioną. A Little Phantomka otworzyła nam drzwi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dobra, mamy znowu te minibossy. O, misja wykonana, wreszcie. Dobra, zabiliśmy nawet tego małego dziada. O, to jest ta latająca! Cześć! No hej! Dobra. Lecimy do przodu, mięsko zabraliśmy po drodze. I wskakujemy i lecimy! Trzy po trzy, ale troszeczkę się przydało. No nie wierzę, no... Kurczę, takie mocne skille dzisiaj są serwowane na tym dzisiejszym odcinku. A, to jeszcze. Ja już myślałem, że to wszyscy. Niczego sobie dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi strasznie. Czasami jak tego na podglądzie, prawda, jak już stworzę odcinek, patrzę sobie, to takie wow, kurde, że tak się udało to zrobić, no to jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ale najważniejsza dla mnie jest wasza opinia. Poczekajcie, bo grubasa nam wywaliło. Dla mnie jest najważniejsza wasza opinia i czy w ogóle podobają wam się te odcinki. Pozostawianych łapka w górę. Średnio 6. Średnio. Bo czasami zdarza się, że jest mniej albo więcej. Jeszcze jeden. To wnioskuję, że wam się podobają. Oczywiście... jeżeli macie jakieś wąty, albo po prostu chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego robię tak, a nie inaczej, to zostawcie komentarz. No, kontrol, 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 kontrol. Dobra. Jezu, co to za jakieś dźwięki dziwne. Dobra, zniszczmy to. Ej, gdzie...
Jesteśmy. Madikam jak zwykle lubi się z nami pobawić, po prostu nie chce uruchomić nagrywania, ale... Panie i panowie, pokonaliśmy ponownie prawdziwą Karis! Dobra. Cieszę się, że to się udało. Okej, na ocenę S, A, B, S+, S+. Little Fantomka dzisiaj w damage'u, o Jezu, i w combo niszczy wszystko. Wszystko! Dosłownie wszystko. Dobra. My zakończmy w końcu tą misję. Tak, wreszcie. Wreszcie ta misja jest za nami. No, misję Uping także ukończymy. Zobaczmy, co my dostaliśmy. Teraz to będzie za słabe. Dobra, trzeba wszystko pootwierać, bo tego inaczej nie sprzedamy. Gdybym miał jeszcze więcej stron wolnego ekwipunku, to bym na pewno coś... No, jakby nie mogłem wrzucić do jednego, okej. Okay. Jak tam w gildii? Trzech członków. Ja zaraz wracam! Tylko szkoda, że oni mnie nie słyszą. Forever alone. Dobra, naprawmy itemy. I sprzedajmy rzeczy najbardziej wartościowe, albo po prostu, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca w ekwipunku. Dobrze. Ja oczywiście wszystkich tych scrolli na plus 7 nie wykorzystam teraz. Tak, ponieważ jak będę miał 80 poziom, to wtedy coś będę chciał wykombinować. Muszę już zostawić, bo mam tylko 4. Okej. Okay. Jak tam zwierzaczek? 70%. Dobrze, grubasie mój. Nie, Phil. 80%, 2% jeszcze podskoczyło. My wracamy do gildii. No i nasza misja wkroczyć. Karis, we are coming! Karis, idziemy po ciebie. Na eksperta. Jestem ciekaw, co tym razem, jaka to znowu chora misja będzie na nas czekała. Nie sądziłem, że 40 odcinek, taki można powiedzieć, że to taki jubileusz. Chociaż jubileusz, no to pewnie setny odcinek, no to byłoby już lepiej by brzmiało. Ale misja właśnie nam powiedziała, że musimy 3 razy Karis zabić. Co oznacza 3 razy napieprzanka na ekspercie. No, gdyby Little Fantomka tak mogła sobie rzucać tymi skillami na każdym secie, to moglibyśmy sobie grać, co? Dobra. Tutaj także ładnie Twilight MLP dało sobie znać. Ja troszeczkę prześwidruję i polecę dalej. Troszeczkę osłabić przeciwników, żeby nasi towarzysze mieli łatwiejszą przeprawę. Kurczę, ja to chyba muszę napisać książkę, co? Bo za bardzo się wczuwam. Albo nie wiem, zostać komentatorem, albo nie wiem, podkładać głos do bajek, albo do innych gier. No ale wątpię, za wcześnie. No, jakby nie mogło być jednych schodków, tylko muszę mieć więcej dwa. Dzięki. Dobra, grubaska pokonaliśmy. Tam mamy jedną francę latającą. Troszeczkę zaatakowaliśmy go. Ej, on uciekł mi. Jakim cudem ty śmiesz uciekać? Dobrze. S. Żeby troszeczkę jeszcze bardziej poluźnić. Nie. Rozluźnić naszych przeciwników. Te macki wystające z ziemi. Widzieliście na ostatnim odcinku filmik. Nie były zbytnio piękne. Okej, wszystko. I lecimy dalej. No, dobrze miałem. No to co, jeszcze tu będziemy... To będziemy jeszcze robić. No idziemy. Dzięki. Tą misję zapewne jeszcze będziemy robić... Ho, 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 ho. Tą misję skończy pewnie dopiero we wtorek. Ale nie wiem.
No już, ty języku, sia! Jezu, tu uparte gówno jest! Jezu, jak wrzut na dupie, normalnie. Wreszcie uciekło, dziękuję, tak. Bardzo dziękuję, merci beaucoup. I do przodu. Boże, jedyny. Bijesz, 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 a tu cały czas jeszcze chce się bawić. Omegę! Zabijcie to, zanim zje się jaja. Czy tam złoży jaja. Jezu Chryste. No, 300 many. Dobrze, że nie zużyłem, bo bym się wkurzył teraz. Ładnie. No, jak przyjemnie dzisiaj się gra. To jest najważniejsze, bo chyba dzięki temu, że przyjemnie mi się gra, wam się przyjemnie ogląda odcinek, ponieważ nie milczę. I spalam te wielkie pryszczate kolumny. Żeby inaczej tego nie nazwać. Krzyżyk na drogę, jeszcze przypiekę, żebyś bardziej gładki był. Co ty na to? Bo widać, że ze wzrostem to już problemu nie masz. No dobra. No już, sio! Dobra, uciekło. Bo zginęło. Ładnie! Jeszcze! Boże, jedynie jaki to jest wytrzymały. No! Giń! Nie wiem, ja tego... Szkoda, że tego skilla już nie ma możliwości ulepszania skilli, bo to jest normalnie porażka. Ja bym przecież to już zjadł. Bym miał na maksa wymaksowanego. Na maksa wymaksowanego, tak. Najbardziej ulepszony. O Jezu. Na maksa ulepszony ten skill. Ej, nie wiem, może nie dodałem jeszcze jakiejś jakiejś tej profesji do tego, że wiecie, chodzi mi o te dwie strzałeczki. Albo zwiększony zasięg, albo zmniejszona długość. Dobra, ale Twilight MLP teraz... O Jezu. Przyrządził nam niezłą jatkę. O, panie, żeś wyskoczył. Ale dobra, grubasek jest nasz. Już nie musimy, skoro trzy razy Karis chcą, żebyśmy bili. No to już mogli dać nam, żeby jeszcze zabić... 6 właśnie minibossów. No chyba, tak między nami, no chyba nie zrobiłoby nam to wielkiej różnicy, prawda? Dobra, ale organ Behemota jest tak twardy, nie chce się poddać na ekspercie, że to jest głowa mała. Dzisiaj ciut będzie dłuższy odcinek, no tylko skończymy to. Ale nie bójcie się, nie uciekniemy tak szybko. Dobra, ja lecę na ten organ. Jeszcze do tego dorzucę sobie kolce. Strzałeczki, góra, lewo, prawo, dół. Mana. Lecimy, zgniećmy i przypalmy. I... proszę bardzo. O, czerwone jajo. Red egg. Następny red egg, który wyrzuca jakieś pierdoły z siebie. Dobra, następny organ Behemota już został pokonany. Aaaa! Ej, to tylko 60 sekund trwa? To nie trwa 90 jak kiedyś? Ej, to prawda? Ej, to nie trwa już 90 sekund, tylko 60? No to już następna ciekawostka, proszę! Ulepszenie pod kontrolem, które zwiększa nam chwilowo obrażenia. Z 90 sekund do 60 spadło. No, wiecie, dla mnie już następna ciekawostka. Bijemy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze ciut. Dajemy. Karis awaken again. No nie, jakieś wielkie dildo wyskoczyło od ziemi. Przeleć przez nie. Na drugą stronę, teraz, teraz lewa strzałka, o Jezu. Many więcej nie mam, ale ostatni pasek życia jej został. Zgładzona. Wreszcie. Nie robimy. Nie robimy tym razem Dark Portala. No.
nie zrobimy dzisiaj Dark Portala, ale zrobiliśmy przynajmniej część, 1/3 z misji Caris, We Are Coming. Więc ja wam bardzo serdecznie teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało. No i do następnego razu, trzymajcie się, cześć! A, i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzy, no i suba. Hejo!